Perhaps we can strike a deal. You won't like my terms. War. Are you here to play executioner? Poprzednio w Darksiders. Impossible. Abaddon. What is this? Where are my brothers? This cannot be. The final seal. The seventh seal was not broken. The law has been broken. And so have you, horsemen. You forget your post, horsemen. You forget the law. Your call was kept. To hell with your claims. The seals were broken. I was summoned. And you aided the Dark Ones. Broke a sacred covenant that has doomed mankind. Averted the balance. Do you deny it? I fought powerless against the demons. And still you accuse me. You have to follow the law, horseman. You will be punished. I serve only the council. Only the balance, as the horsemen always have. Send me back. I will punish the ones responsible. Very well. You will return to the Earth. How long was I gone? In Earth years? About a century. Long enough for the last of the mouth breathers to die off. Then, the Third Kingdom is lost. Subtle. I almost didn't hear you coming. Volgrim. The Council finally took me seriously. You seek the power behind the one called Destroyer. You will find the answers and the font of his power there. Oh, such haste to die. You aren't even a shadow of your former self. You wouldn't last a heartbeat. Besides, the way to the tower is shrouded by demon magics. Even I do not know the way. Who does? Feed my hunger. And I'll feed your curiosity. Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack i witam się z wami bardzo serdecznie po raz drugi na zniszczonej ziemi. To po raz pierwszy na zniszczonej ziemi, po raz drugi w ogóle na ziemi, jako wojna. I zapraszam po raz drugi do odcinka Zagrajmy w Darksiders 1. Oj, okej, to się... W sumie nie powinno wydarzyć, ale no, jest skrzynunia, więc... Nawet, że coś się udało. A teraz uwaga, co ja tu w sumie robię? A otóż... Moim obecnym celem jest znalezienie... uzbieranie 500 dusz dla Volgrima. Aby... No, po prostu, aby w sumie móc przejść dalej, nie? Nie ma z tym zbyt wielkiej filozofii, a to, nie powiem, że przymusza mnie, ale przez to, nie, kurde, jak to ubrać słowa, no? Przez to muszę... Tak, to będzie dobre. Przez to muszę po prostu połazić sobie po mapie i... poznajdować wszelakie skrzynki, które się tu znajdują i do których mam dostęp. Niestety, ta jest chyba gdzieś tam wyżej, więc no, tej nie zgarnę.
Na szczęście mogę bardzo łatwo się pozbywać tych zombiaczków, bo dosłownie mogę albo zrobić jedno takie, powiedzmy, mocniejsze ładowane combo, albo mogę po prostu wcisnąć guziki. Dokonać natychmiastowej egzekucji. No i żeby nie było za łatwo, to nowy typ przeciwnika. Jakiś demon. Blokowanie. Aby zablokować atak i zatrzymaj się i wciśnij prawy bumper. Dobra. Zakładam, że pewnie będzie coś później w stylu... O! Yeah, żonglujemy. O, i cyk. Na pół. Zakładam, że później się odblokuje pewnie coś w stylu tej. Albo kontry, albo parady. Okej, okay, tu jest kolejna skrzynka, według minimapy. I tak też jest w istocie. A dookoła trochę zombiaków, które dadzą mi po jednej duszy i troszkę podleczą, mimo iż w sumie nie potrzebuję się leczyć, no ale po co tracić czas, nie? Dobra, ile jest w skrzynce? Setka! Wow! No, to w sumie albo mogę zgarnąć jeszcze jedną i lecieć już do Wulgrima, ale w sumie... Gdzie jest to? O, tu jest jakieś przejście dalej. Tu jest skrzynka. I... Tu jest jeszcze skrzynka. Okej, no jeśli z każdej będzie 100, no to chyba... Nie ta opcja. Ta opcja. To chyba pójdę teraz tam, bo tam powinna być ta skrzynia. Plus dodatkowo powinno jeszcze być przejście niżej. Do tego takiego zielonego krzyżyka, a jestem naprawdę ciekaw, co w sumie w tym krzyżyku jest. Dobra, może się tam wyunikuję, bo trochę szybciej się tam przeniosę wtedy. Znowu? O, kurde, ale widzę, że ta skrzynka to jest skrzynka z życiem. Ała. No. Nie wiem, czy to się udało, tak średnio chyba. Unik? Dobrze. Ładuję. Prawie. Mogę zablokować? Nie. Znaczy, dobra, tego ataku nie mogę, ale jestem ciekaw, czy w ogóle mogę go blokować. No, jakiś taki... Nie mogę. Dobra, już mnie trochę niestety obił. Dobra, no, ale na szczęście już leci egzekucja. Bueno. Okej. Okay. Teraz żyćko. No dobra. Tu nie pójdę. Bo jest zablokowane jakimś takim dziwnym kryształem. A to zejście tu gdzieś jest może? O! Są schody. Do metra, tak mi się wydaje. I bardzo dużo zombiaczków. No to bardzo dużo, no z 5 ich to chyba było. I same babki! Okej, tam jest skrzynka. A to zielone jest tam. Dobra. Ale tak, najpierw po skrzynkę. Mogę się przesunąć? Mogę. Możesz ty... Okej, pływanie super. Dalej proszę. Dobra, mogę na szczęście, tak jak w God of War'ze, bardzo fajnie przeskakiwać. Dobra, daleko od tych... Cokolwiek to jest w sumie, nie wiem, czy to jest roślina, czy to jest po prostu przeciwnik. Ale nie jestem chyba w stanie dziabnąć sobie z powietrza. Ty? Będzie? Będzie. Dobra. Dusze do Wulgrima są. Czekaj, gdzie było? Tu było. Co to jest? No super. Co to jest? Artefakt. Okej, czyli to są artefakty. I to jest artefakt żołnierza, jak rozumiem. Legiony piekieł otrzymały te pradawne emblematy po rzezi, której dokonały, gdy nastał koniec świata. Zanieś je Wulgrimowi, a otrzymasz nagrodę. Ciekawe jaką.
To się powiecie, no jedna jest jedna z dwóch opcji. Albo dostanę hajs, czytaj duszę, albo, nie wiem, ulepszenie zdolności na przykład. W sensie, no, na pewno od niego broni nie dostanę, ale mogę dostać, nie, no, mogę dostać ulepszenie pasków. Ekwipunek to chyba nie. W sensie, ani zdolności pasywnej, ani ekwipunek nie, bo to się chyba nie w trakcie gry zdobywało. Albo dostanę przedmiot, co jakiś przedmiot jednorazowy, albo będę mógł sobie ulepszyć zdolność, albo... A, tutaj mam ewentualnie jakieś te może upgrade'y, nie wiem. Albo po prostu będę mógł sobie ten... Najzwyczajniej w świecie po prostu to spylić, nie? I dostać te hajsy. Dobra, wyleczony. Wulgrim, mam duszę dla ciebie. These ancient gates have a mind of their own, but with this you may reach an understanding. Beyond the gate, seek out Samael's prison. Once, Samael was close in power to the Dark Prince himself. Some might even say a threat. You will find he is no friend to the Destroyer. Seek me out when you've gathered more souls. I will make it worth your while. Ja bym się trochę, szczerze mówiąc, zdziwił, gdyby Wulgrim okazał się tylko takim merchantem na cutscenkę, nie? On your journey, you may come into possession of certain items that are of particular interest to me. Artifacts of the Fallen Legion. If you discover any Legion artifacts, bring them to me. I will make it worth your while. Dobra. I to jest ten przedmiot, który dostałem, jak rozumiem. Zew ziemi, wykonany z maestrią róg, którego dźwięk budzi ze snu pradawne bramy. Aby zagrać na rogu, wyposaż w niego wojnę, a następnie wciśnij prawy trigger. Ogłuszająca melodia zewu ziemi może obalić część istot. Okej. Okay. To w ogóle niby jest róg, ale to wygląda jakby było troszkę żywe, jeśli ma być szczery. Okej, dobra, wymień artefakty. Okej, dostałem 500 dusz za taki artefakt. I zobaczmy, co tu jest. Jest puste naczynie. Dobra. Puste. A, czekaj, czy jak rozumiem, puste. Na przykład kupię sobie jedno takie. I wtedy te zombiaczki na przykład, ten, tak? Zabijam, dostaję duszę, dostaję leczenie i to leczenie się nie marnuje, tylko leci do tego i ja wtedy mogę mieć jakby drugie leczenie. Tak to rozumiem w każdym razie. Ale dobra, nieśmiertelność, no to no, sama nazwa mówi, jak to działa. Ale przeczytam, nie? Otrzymać pewien cios, zdrowie oraz gniew zostają całkowicie odnowione. To może być dobre na jakiegoś bossa. Ale 3000... Gdzie mam gdzie to chyba wszystko... Znaczy, może nie tyle. Może nie tyle, że wszystko. Ale to jeśli nie tyle jest jednorazowo do kupienia, co pewnie ceny będą rosły. A ja nie bardzo mam pomysł o rdzeń gniewu cały za 10 tysięcy! What? Co, zguba? To jest chyba jakiś upgrade. Samoczynne narastanie gniewu. Okej. Okay. Mistrz broni. Zwiększa obrażenia zadawane bronią za tysiaka. Ej, jaja se robisz, tak? Maksymalny liczbę przedmiotów jednorazowych. Ja mam jeden. Czy ja będę... Nie. Czy ja muszę sobie wykupić jedno takie naczynie, żeby móc kupić pozostałe? Czy to już zachodziło, że okpinę? Dobra. Na pierwszym levelu co mam? Potężny cios, prawy bumper i X. Drugi level. Cięcie z dołu. A, to nie jest level broni, tylko to jest level tego. To jest level po prostu. Chyba skilla mi się wydaje. Harpun. O, to jest chyba to dźgnięcie, którego tak... w tym się tak spodobało. Piła tarczowa.
No, to jest dobry atak. Ślik z powietrza. Może. Druzgocący zamach mieczem i klinga demona. Potężne cięcie od dołu, które wyrzuca wojnę i przeciwnika w powietrze. O! Broń, widzę, jest też do kupienia. I są też skille. Które oczywiście kosztują duszę, tylko te są zablokowane póki co. Tu mam jeszcze coś za 2000. Kamienna skóra. Ciało wojny zostaje utwardzone, dzięki czemu otrzymuje on mniej obrażeń i skutecznie atakuje. I upgrade aktualny. Tutaj... No tutaj w opisie nic się nie zmienia. Wymagany jeden pasek gniewu, tylko po prostu upgrade na drugi poziom, czyli pewnie będę bił więcej. Kosa i żniwiarz. Kosa za maszyste ataki zakrzywionej ostrzem kosy unicestwiają całe zastępy wrogów, a żniwiarz za maszyste ataki legendarnej kosy śmierci. O! Unicestwiają całe zastępy wrogów. Żniwiarz pozyskuje też większą liczbę dusz z poległych nieprzyjaciół. No to chyba wiem, na co będę zbierał. Może mnie ugryzie brak większej liczby ataków, ale nazbierać 5000, żeby potem sobie coraz to bardziej farmić? Poproszę! Okej, pierwszy element ekwipunku. O, proszę bardzo. No to ty na razie idzie na górę. Dobra, no teraz będę zbierał, nie? Uaktywni wrota. My ancestors awakened at last from the dreamless sleep. Then we are free. None are free while the Destroyer still breathes. The Destroyer, yes. To his service we are bound, though enemies we remain. To his enemies, we call friend. Pass now, friend. Must bring victory. Must bring freedom. If that was the gate, I can't wait to find out what's behind it. No, myślałem, że coś mu to zrobi. Łożesz ty! Ale ten idzie, kurde, skubaniec. Co, jeszcze jakiś może? Odważny zombie, który mi jumpscara próbuje sprzedać? Kurde. Ej, ale faktycznie wyskoczył mi... Jak ninja! Dobra, tu jest healing, no ale jestem ledwo co dziabnięty, więc nie ma co usłyszywać całej skrzynki leczącej. Po prostu nie jest God of War. No, to jedna z tych pierwszych części, nie? Znaczy, z pierwszej, z tej greckiej, nie jest to żadna część z tej greckiej sagi, gdzie co chwilę w praktyce dostawało się skrzynię z leczeniem. Dobra. W dość dużym cudzysłowie to co chwilę, nie? No kurde! O! I co? Miło? No. Jezus! Ej, bo zaraz się wrócę po tę skrzynię, jak ta i tak pójdzie. Dobra, muszę wyczekać. Ej, no, ale rób mi unik tam, gdzie ci każę. Dobra, najpierw te, bo jak widzimy się zmieniał ciągle lock, to mnie coś trafi. No, chodź. Tunik. Hop. Dobra. Hop. Aj. Aj. Ja myślałem, że będzie chciał wybuchać, no. A propos. Uderz w stół, a nożyce się odezwą. Dobra, leczyć mnie, leczyć. I tutaj nic więcej nie zdziałam. Chociaż...
Nie, bo tam przyszedłem. Tam coś w ogóle jest. Widzicie? Gdzie? O. O, to tutaj. Nie wiem, czy może tu. O, widzicie teraz, jak macham tym celownikiem? To... W tym miejscu, to niebieskie. Ciekawe, co to? Dobra, tu... Jest kolejny gruby. Świetnie. Nie ten guzik. Kurde... Nagrałem się w Sekiro i teraz próbuję zamiast tym... Zamiast... Bo tutaj się triggerem, a tam po prostu... A, trzeba tam. W ogóle w Souls-like'ach się tylko wciska gałkę w prawą. I już jestem namierzony. O, serio? Taki jesteś? Taki jesteś? Cwaniaku? Nie, dla mnie mało w tym momencie, nie? Bo ty w praktyce... O dobra, widzę, że to jest chyba coś w rodzaju minibossa, bo się ten poprzedni nie odrodził. Nie, ale to teraz cudowne było, nie? Ej, no... Czekaj, jak już trzymasz... Gdzie jest ten koleś? Tu. Ławeczką! Au! God bloody damn it! Gdybym nie zlamił na tym poprzednim, czy tak, gdyby mnie ten poprzedni tak nie zmiękczył, to ten by mi... To znaczy, no, może coś by mi zrobił, bo nawet mi mocno obił, nie? Dobra, uciekaj. Mówisz uciekaj, po czym i tak jesteś na krańcu. Dobra. Let's go dalej. Mogę robić? Tak, po to też mogę robić uniki, fajnie. Co jest tu? Okej, tu jest leczenie. Z czymś. Nie wiem. O, odłamek kamienia życia. Zbierz 4, aby stworzyć z nich kamień życia, który podniesie maksymalny poziom zdrowia. Wojny. Dobra, a wyleczyło mnie to? Nie dowiem się. Ale nie no, wydaje mi się, że chyba powinno, nie? Bo może odłamek, nie? Ale no... W skrzynce z leczeniem jest, no to powinien leczyć. To mi się wydaje. Dobra, tu... Sobie pokaż. Tak, wyleczyło mnie to! Super! Dobra, dziabaj to po kolei wszystko. Wszystkie te zombioki. Glebę i na górę. Bo to tym razem byli faceci. Kurde, nie, ja się nie przestawię tak szybko z tym blokowaniem. O, tu jest leczenie, no ale no, sytuacja analogiczna jak kiedy wchodziłem, no, nie ma sensu. Z takiego do tak małej ilości życia brać sobie leczenie. Tak mało jest stracony oczywiście. Paląca szubienica. O, znowu wy. No. Dobra, udało się uniknąć. I... nabić. Ty, ej, ja nawet mogę z uniku zadać obrażenia, fajnie. Myślałem, że będę musiał sobie wykupić ten harpun, czy... Bo to harpun chyba się nazywał ten atak. A tu nie, nawet samym unikiem mogę zadać obrażenia, ale chyba nie wszystkim. Dobra, tam ewidentnie muszę iść. A czy dostanę się gdzieś, jak pójdę tędy? Tutaj coś jest. No, coś. Jest skrzynka, która o dziwo nie jest pokazana na mapce. Mimo iż... O, okej. Okay. Dlaczego jak byłem... No nie, serio dalej nie mogę sobie potem skakać. Dlaczego byłem na rozdrożu, to miałem ten cały... no to pudełeczko demonów, a tutaj co? No, tutaj sobie sam muszę to znaleźć?
A tam jakaś, widzę, lepsza skrzynka jest, widzicie? Taka rogata. Tylko to jest zablokowane, a to coś mi się wydaje będzie można wysadzić, bo to coś, co przypomina bombę, nie może nie dać się wysadzić. No ale nie no, dopóki nie mam... Lawa. Nie mam co z tym zrobić, no to co? Okej, okay, teraz w sumie gdzie mam iść, nie? Tu czy tam? O! Tniemy. A miałem taką cichą nadzieję, że zdążę zadąć, wiecie, go tak odrzucić przed atakiem. Patrzcie, takie coś chciałem zrobić. No. No dobra, to akurat było trochę za szybko. No ale wiecie, o co chodzi, nie? Że on by zanurkował z atakiem, a ja bym mu tak idealnie po prostu się wbił w jego przerwę. Nie, czekaj, co? Dobra, never mind. Okej, ale tu muszę chyba iść. Fajnie to wygląda. W cieniu tej wieży widzę. O, tam jakaś czaszka. Drumheim Ghoul Stragador! Non Straga Sindora! Do you know what's imprisoned here? There are things even you should fear, horseman. Once you were strong, but now you are weak and you are alone. The Destroyer knows of your coming. Even now, he moves his legions against you. Then I'll make this quick. Generał Upiorów. Chyba taki minibosik trochę. Chyba, że to faktycznie jest boss, nie? Aj. Dobra, mogę? Nie wiem. Mogę czy nie? Mogę! Kurde, jak nie mogę, jak mogę. Tylko po prostu muszę uważać, żeby się nie osłonił. Oho, świetnie. Kolegów se sprowadził. W sumie z generałem, no to... Czemu nie miałby sobie wezwać wsparcia? Co nie? No dawaj, tnij. Dobra. Też wiecie, co jest najgorsze, że ja tutaj, żeby zrobić blok, to muszę się naprawdę zatrzymać. Po prostu muszę się zatrzymać, bo inaczej nie wykonam, nie zrobię... No tak jak było powiedziane, nie? Jak się ruszam, to robię unik, ale muszę, żeby zablokować, to muszę się zatrzymać. Co z tego, że to nie ma zbytnio sensu. Dobra, naładujcie. O, właśnie. A niczego nie skrócisz. Typie... Dalej taki pewny jesteś? Ej, co jest? Czemu on jest niewrażliwy? No. Czemu ja w ogóle nie mam go zlokowanego? Boże... Lockdownie, lokuj! Tyle grałeś w Sekiro i co? Nagle zmieniłeś gierkę i ci co, lokowanie wyszło z tego? No, dobrze. A, taka ładna seria. Niemy. I z powietrza. Dobra, leczenie. Tak na wszelki. Ej, no nie wierzę. No nie, ale... Rąsia... Okej, no leczyłem, przynajmniej za niego nie było. Czyli nie zmarnowałem swojego. O, Fulgrim. I znowu jakiś upgrade. Tylko nie wiem, czy to był... Nie tylko czy gniewu, czy życia. Ciężko na odległość było to zobaczyć. Dobra, overhearuj się później, co?
Dobra. Just one hideous blood puking gargoyle. Blood. Kurde, myślałem, że będzie gadał dalej. Dobra. Jest Wulgrim. A to? A to jest chyba upgrade gniewu. Dobra, i stamtąd do niego trafię. No dobra, ale jakby to jest stricte fabularne teraz, nie? Więc wydaje mi się, że i tak muszę to... Że muszę, no muszę, no to jest fabuła. Trzeba ją zrobić, żeby pchnąć dalej akcję. Także, co się teraz wydarzy? War! Are you here to play executioner? They should have sent all four of you. I have no interest in killing you, Samael. The Destroyer is beyond your reach, beyond mine. Has prison made you a coward? Perhaps there is a way. But you will need to get inside the Destroyer's spire. The tower is guarded by four of his chosen. Bring me their hearts and ask me no questions. My reasons for helping you are my own. Where can I find these guardians? First, seek the Twilight Cathedral, where the Bat Queen Tiamat has gone to roost. The whole of her domain is a blistered inferno. By land, you will never reach it. Find the high ground with this. And bring me her still beating heart. YOLO! Quest przyjęty. Znajdź Tiamat i zdobądź jej serce. Cieniste skrzydła. Te nieziemskie skrzydła pozwalają wojnie szybować przez krótki czas. Po wykonaniu podwójnego skoku przytrzymaj X, aby użyć cienistych skrzydeł i poszybować. Wleć w strumień powietrza, a wzniesiesz się wysoko w powietrze. Trochę maślane, ale wiadomo o co chodzi. No ale zakładam, że to nie będzie trochę jak Batman Arkham, czyli po prostu lecę do przodu. Nie, to jest taki... Po prostu utrzymanie mnie krótko w powietrzu. Schronienie Wulgrima. Dodałem do kroniki. No, takie coś. Ej, mam nadzieję, że będzie częściej takie komentarze rzucał. W sensie, wiecie, odnośnie tego, co się dzieje fabularnie. Dobra. Dawaj mnie tego upgrada. Big. Łoj, sporo mi ten odłamek zwrócił. I ty, tu jeszcze jest w ogóle skrzynka dodatkowa. Ile? Nie dowiem się. O! Ej, ja tam mogę wejść? YOLO? Da się? Ej, nie, jest takie krótkie do szybowania. Okej, jest... To jest chyba ten cały strumień powietrza, czyli mogę się cofnąć. O, i jest druga rogata skrzynka. To dziwna czaszka trochę. Co jest w środku? Fragment zbroi otchłani. Fragment wykuty w krwi zbroi otchłani. Zbierz 10, aby skompletować całość. Czyli co, to jest, jak rozumiem, jakiś taki totalny Uber Armor, jak rozumiem. Taki najlepszy możliwy. No, trafię czy nie? Trafiłem. Woo! I poleciał do góry. Jestem tu. A tu są też przeciwnicy. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.
bo przeciwnicy to dusze. A dusze... A, bardzo ważne. To potrzebuje aż 5000. No dobra. I poza tym chyba nic się tutaj takiego nie dzieje. No, Wulgrim nie ma nic nowego. A tędy się raczej nie cofnę. Dobra, a więc w takim bądź razie dalszą eksploracją świata gry, a właśnie, czy wręcz, jak to Samuel powiedział, czy powiedział, nakazał mi, szukaniem diamat, zajmiemy się w kolejnym odcinku, do którego bardzo serdecznie Was zapraszam. Ode mnie to wszystko, a z nimi powalczymy sobie w kolejnym odcinku. O. O, sugestia kamery, a czy sugestia, ta sugestywna kamera mówi wszystko. Samouczek o skrzydłach. Bardzo wysoki skok. No, bardzo, bardzo wysoki. No ale dobra. Tam udamy się w kolejnym odcinku. Ja już się z wami w tym żegnam. I życzę wam miłego, kiedykolwiek to oglądacie. Do usłyszenia. Cześć.